siema. Dzisiaj jesteśmy w podróży po Polsce, jedziemy sobie ode mnie z Nowogardu do Turku. Już niewiele nam zostało, także ja i moje maluchy tu z tyłu. Jakoś 5 godzin nam schodzi, w międzyczasie jakieś jedzenie. Pokażę wam fajne miejsca w Turku i okolicach, także zapraszam na odcinek, trzymajcie się. Cześć, także jesteśmy w Turku. Miasto, które osobiście mi się kojarzy z elektrownią Adamów, nie? Bo ciekawa budowla, jak zresztą sami zobaczycie na filmie. Ciekawa z dwóch względów, ponieważ fajne obiekty, które widać fajnie z góry, jest dosyć duża. A druga sprawa to taka, że elektrownia ta jest w likwidacji, czyli wyłączyli już ją. Dokładnie w zeszłym roku i teraz od przyszłego roku zaczyna się proces rozbiórki. Kupiona została, z tego co ja się orientuję, przez właściciela pewnej telewizji z żółtym słoneczkiem, jeśli wiecie o czym mówię. I z tego co wiem, będzie rozebrana, sprzedana na złom i ktoś zostawi sobie po prostu grunty, nie wiem co z tymi gruntami zrobi, nie? Ogólnie elektrownia ta składa się z pięciu turbozespołów. Tak wyczytałem w Wikipedii, nie to, że gdzieś tam się jakiś mądry jestem. I na chłopski rozum po prostu 5 piecy ustalmy, że to jest jakiś tam. I 5 kominów. No, w sumie nie kominów, tylko jak to mój świętej pamięci zawsze teściu mówił, to nie są kominy. To są chłodnie, ponieważ oni tam chyba tego nie spalali, nie? Po prostu chłodzili te kominy, które wyglądają jak kominy wielkie, jak w Czarnobylu, to po prostu są chłodniami, nie? Także ja pamiętam chłodnie, chłodnie, chłodnie. Jak powiem jeszcze raz kominy, chodzi mi o chłodnie. Tak więc z dronem polatałem trochę, zmierzyłem i na oko to moim zdaniem ma 90 metrów. Tak więc dosyć wysokie. A zamykają dlatego elektrownię, ponieważ jest nierentowna. Po prostu nie spełnia norm Unii Europejskiej dla ochrony środowiska. Nie opłaca się tego już przerabiać im. Więc stwierdzili, że pozbędą się kłopotu dla Unii Europejskiej, czy nie wiem kogo jeszcze tam. W 1989 zatrudnianych było 1400 osób, także duży zakład pracy na w okolicy i jeszcze co mogę powiedzieć, budowano ją od 1960 do 1967 roku, ostatni ten piąty blok został zbudowany, nie? Co mogę powiedzieć jeszcze o tym miejscu, fajna miejscówka, super to wygląda dla kogoś, dla ludzi to pewnie mieszkających tam to wygląda już, co się przyzwyczaili normalnie, nie? W ogóle będzie wyglądać dramatycznie dla nich pewnie, jeśli to już zniknie, że tak powiem, z planety Ziemi, nie? Bo to ma być rozebrane do zera, a ja sam osobiście aż chciałem bardzo, jak mieliśmy ślub w Turku, to żeby mieć normalnie swoją sesję gdzieś i w tyle kominy, nie? Że jedno zdjęcie wrzucę, żebyście zobaczyli. Ogólnie dziwi mnie, że miasto to tak do końca tak łatwo sprzedało i to wszystko tak porzuciło. To w sumie nie miasto, pewnie państwo, nie? Ale chodzi mi o miasto, że miasto, bo tam są te 4 kominy chłodnie, tak koło siebie i piąty tak jakoś z boku stoi. Każdy jest identyczny. Każdy jest tak tej samej wysokości, ale chodzi mi o to, że no mogliby, no nie wiem, zbudować jakąś windę w środku, nie wiem, cokolwiek i zrobić naprawdę z tego świetny taras widokowy, nie wiem, do jakichś ekstremalnych sportów, bungee, coś tam, ściankę wspinaczkową, bo obiekt jest ogromny, czy te obiekty są ogromne, że nie wiem, szkoda, że to po prostu porzucili i to na pastwę losu idzie, nie? Tak więc mam nadzieję, że wam się to podoba. Za rok już tego nie będzie, nie? Czy za 2 lata, nie? Także ostatnia szansa, jak ktoś jeszcze nie widział, a jest niedaleko mieszka, zawsze można przejechać i sobie popatrzeć, nie? Z lotu ptaka, czyli z drona, wygląda to spektakularnie, także zapraszam do oglądania odcinka. Jak się podobało, to like, sub, dzwonek. Trzymajcie się, hej!